No, Becia, co będziemy robić? Będziemy to kroić torta. Majcia muci. Bartuś przed chwilą zjadł. Całą noc był w lodówce. O. Nie mogliśmy pokroić, no bo jak? Dzień przed zanim goście przyjdą, no to nie da rady. No. No, śpiewaj. Co mu śpiewać? Tora, 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 tora. Wystarczy. Ale żeś się naśpiewał? Dobra, ale... Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu mam talent. Dobra. Do dzieła! Tylko powietrze, żeby cię nie przebiła. Żeby nie zeszło i tak... O, jest i nasz karakan mały. Okej. Okay. Zobaczymy. Jak Becia to... Zaszalała. Zaszalała. Pokaż, zobaczycie, jak wygląda w środku. A ktoś się pytał, co to jest. Takie te mało okrągłe. To są małe, teraz wam pokażę. Bardzo fajnie się przystraja ten tort. I nie jest to drogie. To jest coś takiego, pokaż. Mini biszkopty. A mini biszkopty, no. Takie malutkie. Fajnie się przystraja. Ciasto, torta. Jak myślisz, wyjdzie czy nie wyjdzie? A Majcia chrupie. Nie wyjdzie. Normalnie on się uczepił tam czegoś. A czego on się uczepił tak? Nie wiem. Pomału, pomału. O, jest. O, o, o. Jest torcik. Wyszedł. No, jaki widzicie? Jaki ładny. Pokażę wam, jaka masa jest. O, po całym dniu spędzonym, w dniu, po całej nocy spędzonej w lodówce, to już wam pokazuję, że masa jest, tu musisz tak bliżej dać, że masa jest naprawdę stabilna. O. No, fajna. Jak budyń. Tak, że jest stabilna, o. Nic się z nią nie dzieje. Nie dzieje. Także... Fajny torcik, nawet można by było, tu musisz z bliska pokazać, nawet by można było go na cztery razy. Tak, bo są grube. No, fajne. Klocuszki. I powiem wam, bo tę masę żeśmy próbowali, bo zostało trochę. Mhm. I jaka jest? No pyszna. Pyszna, co nie? Naprawdę jest pyszna. Już wam mówię. Teraz można spróbować, bo tak to tak. Jak spróbować, jak... Nie damy się przecież rozkopanego tortu komuś do jedzenia. Tak, spróbujemy. O. I co? Pyszny jest. Pyszny. Naprawdę, mówię wam. Spróbuj. No. Ciasto fajne. Fajne. Nawet można było jeszcze więcej tego nalać. Tego likieru wiśniowego. No, można było. Ale nie jest źle, nie jest suchy. Nie, właśnie jest fajny biszkop. Pyszny. I patrzcie, ile pieniędzy zaoszczędzone. No. Bardzo fajny tort wyszedł. Naprawdę. Co będziemy teraz Becia robić? A co będzie Becia robić? O. Kopacz jest nasz mały. Nastawiam marchewę. Nastawię jajka. Bo będzie jakaś sałatka. Ale nie jarzynowa, taka zwykła, bo taka zwykła jarzynowa już jest na kanale. I słuchajcie, dzisiaj dorwałam w sklepie kapustę tą stożkową, młodą. Tylko, że to jest ta stożkowa taka. I to nie wino, tylko w zwykłym sklepie warzywnym. I będę robić taką zasmażaną kapustkę z masełkiem. To praktycznie do wszystkiego można zjeść, nie? Do młodych ziemniaczków. Można zjeść i z bułką, i tak, i samą. Tak, a tak popatrzyłam, tak się do mnie uśmiechała ta kapusta, że mówię, nie, dobra, zrobimy troszkę. Mamy koperek, o, i będzie pyszne.
No także to ja się biorę za robotę. Tort wyszedł naprawdę ładny. No dasz, i dobry. Dasz link, co nie? Do tortu. Znaczy do kremu, bo są dwa filmiki. No to do kremu, tortu. No, nie no, krem i do biszkopta, bo przecież biszkop trzeba zrobić. No przecież tam jest link pod tortem. No, no, wszystko no. Jedno, no. Bo to jest w dwóch częściach. Pycha. No i jak dobrze pójdzie, to w sobotę gdzie się spotkamy? Na działeczce. Na działeczce, jak będzie ładna pogoda, pójdziemy tak. Posprzątać trochę. Tak, popalić ognisko, popalić, zrobimy jakiegoś grilla, jakąś kiełbaskę. Tak. No, Majunia sobie pociuma. Ale powiem wam, że ten kawowy, ten jest pyszny. O, zobacz kto przyszedł. Cały czas pytacie, pokażcie Bartusia. Bartuś? Oczek? Nie, nie. O, jest Bartuś. Bartuś? Co się stało? Torta chcesz, kawałek? No i na zakończenie już o nasz głodomorek. Majuni damy trochę biszkoptu. Samego biszkoptu, no. Bo stoi taki merdaczek. Pani ale ona mądra, ona wie co pani ma. Klas? Takie rzeczy to mi dawaj mama, tak? Ale jeszcze, było dobre. Jeszcze kawałek jej da. Jest tylko jajka i... Tylko nie daje tam gdzie jest nasączone. No, ani z alkoholem, ani tej śmietany, bo po co? Proszę. No co ty nie chcesz? Patrz. Obraziła się? Jaka ty jesteś brzydka. Ale ona zobacz, jedzenie ma też no. I coś nie chce jeść. Coś dzisiaj. Że żołądek ją boli, przecież była dwa razy ze mną na dworze i z tobą. No. Także Majunia ma miseczki pełne. I nie je dziewczynka. No, może cię ugryźć tam Maja coś. No, nic, tylko wodę pije. Pycha. A ty, ja już zjadłam prawie cały kawałek. No zaraz będzie, co będzie, trzeba wziąć. Co? Insulina. No, pani diabetolog ci powie, co myśli o twoim jedzeniu tortów. Czy nie? Raz w roku wolno. Raz w roku, no tak, raz w roku ma tylko mąż urodziny. Tak. Nie? Ale możemy mieć co miesiąc urodziny, przecież co to? No. Także naprawdę róbcie torty. Jeżeli ja potrafię, a tak jak mówiłam, ja nie jestem specem od robienia tortów, od robienia biszkoptów. Jeżeli mi wychodzą, może on nie jest idealny, ale jest ładny i smaczny. No. Link będzie pod filmem do tortu. Tak. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.